Jesteśmy marką Yonel, polską marką i jesteśmy operatorem kosmetycznym spa tego obiektu i bardzo nam miło, że możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu i tworzyć tutaj ekspercką strefę Yonel dla pani i panów, żeby mogli poznać nasze kosmetyki, zbadać skórę. Koncentrujemy się na doradzaniu tego, jak pielęgnować skórę teraz, w okresie jesienno-zimowym. Mamy specjalny aparat do badania skóry. Rozmawiamy o tym, jak się pani pielęgnują, czego używają w domu. Sprawdzamy, jaka jest kondycja skóry. Omawiamy technologie, które używamy w naszych kosmetykach i panie mogą doświadczyć tego, co im proponujemy. Dzisiaj w ogóle pełen dzień atrakcji, bo już od samego poranka. Przecudowne zajęcia dla dzieci, też z różnymi wypiekami. Tutaj akurat dwoje cukierników nas mocno wspierało, akurat Michał Żyzguła z naszej hotelowej restauracji cukierni. No i potem Ewa jeszcze przewspaniałe rzeczy polepiła z dziećmi, z masy cukrowej, różne miśki, nie miśki, dzieci się rozerwały naprawdę na maksa i tych zajęć to nie było końca. Chociaż plan na nie był 2 godziny, to poszły 4. To jest właśnie taki wspaniały weekend z dużą otwartością, dzieleniem się tym wszystkim, rozmowami, uśmiechem, poznawaniem się nawzajem, bo wielu ludzi jak tu przyjeżdża, przybywa do nas na te kolacje, na te pakiety, tak naprawdę w pierwszej chwili w ogóle nie znają się, a wyjeżdżają z zawartymi przyjaźniami i to fajne jest, to buduje nas, że jesteśmy naprawdę otwarci dla wszystkich. I to jest największy nasz plus, to największy plus tych wydarzeń. Wpadliśmy parę lat temu na pomysł właśnie, żeby poprzez kuchnię, poprzez właśnie spotkanie z szefami kuchni wyróżnić naszą imprezę na tle regionu. Dla nas to jest oczywiście wymiana doświadczeń i to, czym możemy zachwycić naszych gości. Każdy z nas przywiózł coś swojego, ze swojego domu, ze swojego zakładu pracy. I mam nadzieję, że dzisiejsza kolacja zachwyciła właśnie tymi naszymi smakami i rozwiązaniami. Także życzymy smacznego. Dobre piwo, czy to piwo dolnej fermentacji, czy górnej, może jak najbardziej konkurować z winem i nutami smakowymi, bardzo dobrze się komponować z różnymi daniami, bo mówimy tutaj o bardzo różnych smakach. Piwa dolnej fermentacji to piwa, które są goryczkowe, ale które też mają wyraźne podbicie słodowe, nuty i takie smaki ciepłej skórki od chleba, słodu właśnie, które się bardzo fajnie, konkretnie komponują z określonymi potrawami. Natomiast z mięsem, z innymi potrawami bardzo dobrze mogą skomponować się piwa górnej fermentacji, które mają więcej takich nut owocowych, chmielowych i które naprawdę z powodzeniem wczoraj na przykład serwowaliśmy do wołowiny Wellington. To jest mnóstwo czasu na przygotowanie tego, omawianie tego, zdobycie tego naprawdę fajnego z regionu towaru. Tym razem jeszcze w połączeniu z browarami mikołajskimi, gdzie pierwszy raz tak naprawdę mieliśmy taki pairing z browarem. Niesamowite doświadczenie, bo naprawdę kolejne smaki się pojawiały tak po prostu rzutem na taśmę, które potem dopieszczaliśmy dzięki ich wiedzy o tym, jak, skąd, czego i dlaczego, jak oni tworzą te piwa.